Cena prądu w Polsce stała się w ostatnim czasie przedmiotem wielu burzliwych dyskusji. Jak się właśnie okazało, włączyć chce się do niej także Komisja Europejska. Przez jej interwencję wszystko może się w ekspresowym tempie zmienić. Cena prądu to obecnie temat bardzo trudny oraz wywołujący gigantyczne kontrowersje. Kiedy zajęli się nim krajowi parlamentarzyści, w mediach wrzało. Nie minęło więc wiele czasu, a sprawą zainteresowali się także przedstawiciele Komisji Europejskiej, stanowiącej jeden z najważniejszych unijnych organów. Czy Polacy, a szczególnie miejscowi politycy, mają się czym martwić? Cena prądu jednak bez dopłaty. Komisja Europejska już zainteresowała się głośną ustawą, jak donieśli dzisiaj dziennikarze RMF FM. Wspólnotowi politycy dokładnie monitorują prawne zmiany, które mają w Polsce nie dopuścić do dużych podwyżek kwot płaconych przez obywateli za prąd. Media dodają, iż Komisja Europejska z założenia zajmuje się pilnowaniem przestrzegania przez członków Unii traktatów, więc jej przedstawiciele sprawdzą dokładnie ustawę przegłosowaną już przez Sejm. Ostatecznie KE zainteresowała się przede wszystkim dwoma kwestiami. Najważniejszym będą zakładane przez nowe prawo dopłaty dla firm energetycznych z budżetu państwa, które polscy politycy powinni oficjalnie zgłosić, a do czego najpewniej po prostu nie doszło. Problematyczne okazuje się także źródło, z którego dokładnie będą pochodziły pieniądze na rekompensaty. Założenia ustawy mają stać bowiem w tej kwestii w sprzeczności z traktatami, szczególnie w kwestii wydawania kwot pobieranych za sprzedaż uprawnień do emisji CO2 do atmosfery na rozbieżne cele. Kaczyński i Morawiecki będą mieć poważne kłopoty. To może być początek kolejnej awantury z UE, jeżeli Komisja Europejska rzeczywiście wkroczy do akcji i znajdzie w głośnej ustawie poważne nieprawidłowości. Stanie ona oczywiście pod znakiem zapytania. Zapowiadane przez rząd dopłaty mogą nigdy nie objąć obywateli, a ceny siłą rzeczy poszybują w górę. Prawo i Sprawiedliwość oraz cała Zjednoczona Prawica znajdą się za to w jeszcze trudniejszym położeniu niż do tej pory. Niejednokrotnie jej przedstawiciele byli już bowiem oskarżani przez polityków opozycji o próby wyprowadzenia Polski ze struktur Unii Europejskiej. Chociaż premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzekają się, że nie są to twierdzenia prawdziwe, trudno będzie im wytłumaczyć się z kolejnego otwartego konfliktu z jednym z najważniejszych wspólnotowych organów. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za lajka.